Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 9 odcinek PZBook Wideotyp Dnia. Po całym roku czekania wreszcie to mamy. Finały NBA, w których zmierzał się Toronto Raptors i Golden State Warriors. Mamy za sobą bardzo emocjonujące finały konferencji wschodniej, nieco mniej emocjonujące finały konferencji zachodniej i w ogólnym odczuciu faworytem do zdobycia mistrzostwa NBA są Golden State Warriors. Dlatego też w meczu numer 1 tak ważne jest dla Toronto Raptors, żeby go nie przegrać. A żeby go nie przegrać, to trzeba korzystać z doświadczenia swoich zawodników. Raptors mają w składzie 4 graczy z doświadczeniem w finałach NBA. Serge Ibaka, Kawhi Leonard, Patrick McCaw i Danny Green. Każdy z nich ma też za sobą jakiś związek w playoffach z Golden State Warriors. McCaw grał w ich barwach, natomiast cała pozostała trójka, czyli Ibaka, Leonard i Green, rywalizowali przeciwko Warriors i przegrywali z nimi w finale konferencji zachodniej. Kluczowa będzie postawa prawdopodobnie Danego Greena, ponieważ o Kawhiu Leonardzie wiemy, czego się spodziewać. McCaw prawdopodobnie nie powącha w ogóle parkietu, a Ibaka będzie tylko solidnym rezerwowym. Kluczem zatem będzie właśnie wspomniany przeze mnie Danny Green. Green, który ma za sobą bardzo słabą serię przeciwko Milwaukee Bucks. Słabą oczywiście nie całkowicie, bo w obronie dawał radę, natomiast słabą pod względem zdobywania punktów. Notował ich tylko 3,5 na mecz, trafiał do tego tylko 17% trójek i zaledwie 18%, niespełna 19% z gry. To sprawia, że teoretycznie można sobie na nim postawić krzyżyk, ale historia pokazuje, że Green już tego typu sytuacje miał. W 2013 roku, kiedy San Antonio Spurs wchodzili pierwszy raz w jego erze do finałów NBA, Green miał za sobą 2 słabe spotkania, ostatnie w finale konferencji przeciwko Memphis Grizzlies. Rzucił w nich wtedy zaledwie łącznie 8 punktów, trafiając 27% rzutów z gry. Finały jednak rozpoczął zdecydowanie lepiej, zdobywając 12 punktów i trafiając 4 trójki. Rok później, na starcie kolejnych finałów z Miami Heat, trafił 13 punktów i 3 trójki. To sprawia, że jestem dosyć dużym optymistą, jeśli chodzi o bardzo fajną linię, którą przygotował dla nas PZBook. Linia bowiem dla danego Greena na mecz numer 1 to zaledwie 5,5. Patrząc na to, jak grał w serii z Milwaukee Bucks, można być pesymistą. Ale doświadczenie tego zawodnika, fakt, że ogólnie w karierze zawsze sobie radził, nawet po stronie atakującej i zdecydowanie od 8 lat za każdym razem kończy sezon ze średnią powyżej 5,5 punktu, to ja polecam Wam obstawienie typu powyżej 5,5. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!